No i uwaga, znajdujemy się teraz na granicy polsko-białoruskiej od strony Gródek. Wjeżdżając do wsi Gródki, czyli jadąc z Białowieży w kierunku przejścia granicznego pieszo-rowego w Białowieży, oficjalnie z Białowieża, chociaż to jest za wsią Gródki, tylko gdzie się to przejście znajduje. W miejscowości Gródki jest takie rozwidlenie, bo na lewo jest ta główna droga, ta wojewódzka z numerem tam 600, a na wprost jest taka droga żwirowa i ona się przeraca w taki bruk, tak jak jest tu. I ona jest taka droga leśna. I ona po prostu cały czas leci przez las i na razie obecną chwilę to jest straż graniczna, tędy jeździ, jeżdżą tędy wojskowe ciężarówki. I teraz sobie podjedziemy tam bliżej kawałek. Ja tu kawałek bliżej podjadę, żeby sobie zobaczyć całość. Przed chwilą tędy wjechała straż graniczna, tu w prawo skręciła. Na szczęście mnie, znaczy na szczęście. To się nie będę przejmował, czy mnie wylegitymują, czy nie. Ale pojadę trochę bliżej, o ile będę mógł i za daleko nie mogę się tam przybliżać. To jest o tyle fajny ten odcinek, to miejsce. Tylko nie wiem, czy mi się uda nakręcić. Zobaczymy. Nie wiem, czy oni tutaj, ci strażnicy tu stoją, czy się zatrzymali. No zobaczymy. Jak nie będę tutaj nagrywał, chyba tam dalej pojechali. Ja później kawałek tam podjadę, ale na razie sobie podjadę tędy. O ile będę mógł się zbliżyć maksymalnie. Bo tutaj odchodzi, tutaj według zdjęć satelitarnych, a nie, tam jest tablica, to będę mógł podjechać do samej tablicy, dobra. Bo te tablice oznaczają ten pas drogi granicznej, więc do tych smoków będę mógł sobie podjechać delikatnie. Też nie za blisko, bo tutaj się krzyżuje Sistema. Akurat tu już żołnierz filmuje. Teraz już kawałek dalej podejdę. Nie będę dalej podchodził. Jeszcze kawałek dalej podejdę. Bo bliżej podejść można. Na razie przerwa chwilę. Niestety musiałem się wycofać. Nie mogłem tego nagrać, bo tu żołnierz pilnuje i tu jestem przez megafon. Ja zaraz czuję, że tu straż graniczna mnie zaraz za chwilę tutaj mnie tutaj zlegitymuje. Dobra, później zobaczymy, co będzie dalej. No niestety nie mogłem się zbliżyć bliżej do tej granicy. Mój wojsko pilnuje, kazało mi się wycofać. I tam blisko też jest wojsko, cały czas jest ten drut kolczasty, niestety cały czas wojsko jest niestety, więc nie mogłem się zbliżyć, bo do tej samej tablicy, gdzie jest znak, że przekraczanie jest zabronione, do takiej tablicy można byłoby się zbliżyć. Bo zawsze ta tablica stoi właśnie na tu, gdzie przeważnie jest, albo ten drut kolczasty był przy starym płocie. Tam, gdzie ona już wyznacza pas drogi granicznej, czyli tej odległości 15 metrów od linii granicznej, od linii granicy. Ale byłoby to fajne miejsce nawet tutaj, bo tam widać od razu Sistemę. Tam jest taki prześwit. Według zdjęć satelitarnych to jest po prostu ten pas zaurany, ten białoruski. Tam byłoby stanowić widać patrole białoruskie, gdyby były, jeździły. No ale no cóż, no trudno. To takie nowe odkrycie, bo tu nigdy nie byłem wcześniej. Pozostałe rzeczy to znam. No to trzymajcie się, do zobaczenia później.